Witam na pierwszej części konferencji. Enea Bramczyk, Astoria Bydgoszcz przegrywa z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 74-86. Są z nami przedstawiciele gości. Jest z nami trener pan Andrzej Adamek oraz zawodnik Piotr Niedźwiecki. Panie trenerze, gratulacje i prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór Państwu. Kolejny mecz play-offu. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Naprawdę wysunęliśmy się na prowadzenie 2-1, co jest, wydaje mi się, no, szalenie istotne, no bo teraz tak jakby nam brakuje jednego kroku, a drużynie gospodarzy dwóch. Myślę, że wykonaliśmy dzisiaj bardzo dobrą pracę i naprawdę brawa dla całej drużyny za walkę w obronie, za w pewnych momentach cierpliwość, którą wykazali i też mimo tego zmęczenia za egzekucję kilka razy setów, których chcieliśmy gdzieś tam tą piłkę dograć, więc naprawdę no, mogę pochwalić tutaj tylko swoją drużynę za walkę na tablicach, za asysty i za walkę w obronie. I o tą energię mi chodzi, naprawdę o tą energię mi wchodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr, prosimy o podsumowanie spotkania. No, tak jak trener powiedział, my zagraliśmy bardzo dobre spotkanie w obronie. Patrzę tutaj, że wygraliśmy zbiórkę 43-26. Myślę, że to mogło być kluczem. Bardzo biliśmy się. Strzelcy, wydaje mi się, że nie mają jakby w tej serii, czy Filip Małgorzaciak, czy Mateusz Kaszowski, nie mają łatwo tutaj w rzutach. Oddają ciężkie rzuty, więc wykonujemy dobrą pracę w obronie. Tak jak trener powiedział, mamy... Mamy jeden krok do zrobienia. Dzisiaj już chwilę poświętujemy na pewno, ale za godzinę chcemy zapomnieć o tym meczu. Trzeba analizować go i jutro musimy zagrać kolejne spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do zadawania pytań. Piotr Zaborowicz, spodziewał się pan, że aż tak łatwo wam gdzieś pójdzie, bo praktycznie poza pierwszą kwartą wasze prowadzenie ani przez chwilę nie było zagrożone. Znaczy, wie pan, no może z miejsca, że tak powiem, oddalonego od ławki trenerskiej tak to wyglądało, natomiast no to był bardzo trudny mecz. To był bardzo trudny mecz. Były momenty, gdzie ta przewaga była zbudowana, nie wiem, tam troszeczkę większa, ale proszę mi wierzyć, że drużyna Astorii to jest taka drużyna, jeżeli się pozwoli, to oni naprawdę wiedzą, jak mecze wygrywać i wiedzą, jak zdobywać punkty przede wszystkim, więc... To nie, dla mnie to nie był łatwy mecz. Naprawdę dla mnie to nie był łatwy mecz i kolejny mecz walki, tak bym to określił. Natomiast niezmiernie się cieszę, że jest to, nie wiem, zwycięstwo po naszej stronie. A potrafiłby pan wskazać taki jeden kluczowy moment tego spotkania, który założył oprócz jednego? Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że ja myślę, że ta nieustanna presja w obronie, to jest takie budowanie tego krok po kroku. Tutaj nie było jakiegoś chyba takiego momentu, bo w pewnej chwili zbudowaliśmy przewagę, tak? No ale ta przewaga potem troszeczkę tak topniała i no, oczywiście udało nam się dowieść to prowadzenie do końca. Natomiast tutaj nie było takiego, nie wiem, chyba kluczowego momentu. Naprawdę, wydaje mi się, że to taka small things, jak to i zadecydowały o tym, że zbudowaliśmy przewagę i że udało się ją dowieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja żądzę do pana. Panie Piotrze, no, stracił pan zmiennika dość szybko. I pytanie, pewnie też to była jakaś trudniejsza sytuacja niż zwykle, natomiast te pick and roll'e no to rozbijały kompletnie z pana udziałem tą defensywę. Zaskakująco łatwo wam to wychodziło. Ilość wsadów, nie wiem, czy więcej było meczów w tym sezonie z wami, z pana strony? Co do straty zmiennika, nie straciłem zmiennika tak naprawdę, bo graliśmy w tym sezonie naprawdę dużo z Patrykiem Wilkiem na piątce, więc to jakby nie zaskoczyło nas. Wypadł Witek, ale myślę, że Patryk też nie pokazał się ze złej strony, więc po prostu jesteśmy zespołem, więc jeden nam wypada, a my potrafimy to załatać. Trener tutaj dobrze to poukładał. A co do pick and rollów, dzisiaj tak było. Dzisiaj ja dobrze zagrałem, chłopaki mnie szukali. Jutro może coś innego wydarzyć, ktoś inny może być otwarty, więc po prostu staramy się wykorzystywać tam, gdzie jest przewaga i dało to efekt dzisiaj. To jeszcze pytanie do trenera Adamka. Adam, rozgrywki PZKOŚ. Czy pana zespół nie jest tak, że im więcej problemów, tym lepiej? Odszedł Han, zaczęliście grać lepiej. Jackson miał w drugim meczu problemy zdrowotne.
był chyba najlepszym waszym zawodnikiem i dzisiaj też ten moment z Witalijem Kowalenko was pobudził tak naprawdę do gry. Muszę przyznać, że akurat to jest bardzo dobre pytanie, bo pamiętając z sezonu sytuacje, w których na przykład przez cały tydzień nie mogliśmy trenować, bo nie wiem, trzech zawodników było zatrutych, albo zresztą ta sytuacja się teraz też powtórzyła do mnie w meczach z Astorią w Wałbrzychu, to rzeczywiście tak było, że to wywoływało niesamowitą mobilizację w drużynie i tak naprawdę do meczu podchodziliśmy bardzo zmobilizowani. Wiedząc o tym, że tak jakby startujemy z troszeczkę niższego poziomu niż normalnie. Być możliwe, że te sytuacje mobilizują nas wszystkich. Jeżeli tak tylko jest, to tak jak mówię, no jeszcze większe brawa dla całej drużyny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener naszej drużyny, pan Aleksander Krutikow oraz kapitan naszego zespołu, Piotr Śmigielski. Piotr, prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim gratulacje dla Górnika za dzisiejszy mecz. Naprawdę zagrali bardzo dobry mecz. Co do naszej gry. Mieliśmy w pierwszej połowie za dużo strat i tak naprawdę daliśmy się Górnikowi zbudować przewagę, już nie pamiętam, to było chyba 7 punktów. Potem źle weszliśmy w trzecią kwartę. Górnik osiągnął 15-punktową przewagę, którą tak naprawdę dowiózł do końca. Próbowaliśmy agresywną obroną zniwelować tą stratę. Udawało nam się wrócić, ale zawsze potem, czy to jakąś piłkę wybiliśmy sobie sami, czy po prostu popełniliśmy prosty błąd w obronie i dalej Górnik wracał na tą, nazwijmy to, dwupunktową przewagę. Byliśmy już dwa razy w tych playoffach w takiej sytuacji. Przegrywaliśmy 2-1 dwa razy, także wszystko jest w naszych rękach. Mam nadzieję, że jutro pokażemy inną twarz i wygramy ten mecz u siebie i pojedziemy do Górnika na piąty mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trenerze, prosimy. Dobry wieczór. Gratulacje dla drużyny z Wałbrzychu. Zasłużenie wygrali ten mecz. Myślę, że dominacja w strefie podkoszowej przeciwnika, bardzo słaba skuteczność z obwodu w pierwszej połowie akurat pozwoliła przeciwnikowi złapać właściwy rytm. Niestety my szukaliśmy różnych opcji. Czasami to wychodziło dobrze, ale generalnie mówiąc, zwycięstwo Górnika było pod kontrolą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję.